tam to, co zdarzyło się w Manchesterze, troszeczkę tam zmieniło w tej chwili dyskurs społeczny. Natomiast wcześniej przez kilka dni mieliśmy sprawę tych nastolatek, które biły inną nastolatkę. Kopały ją, wokół stała cała masa ludzi, kręcili filmiki, zachęcali, komentowali, nikt nie pomógł. Oczywiście w telewizjach mądre głowy, w gazetach, w mediach, jak to taka znieść ulica i w ogóle antyspołeczne działania i co z tym trzeba zrobić, jakie programy edukacyjne wprowadzić i tak dalej. Powiem wam tak, siedzę sobie kiedyś na tarasie, parę lat temu, popijam sobie chwileczko, słyszę głosy jakiejś idiotki, jakiegoś idioty, gdzieś tam się z tobą kłócą, ona od niego odchodzi, ale tak, żeby daleko nie odejść, on za nią goni, ale tak, żeby blisko nie dojść. W pewnym momencie gość rozbija szkło i dzwonię tej sprawie, żeby mi nie robił bajzlu pod domem, ale widzę, on sobie zrobił tulipana i tym tulipanem się chlasta, tymi kawałkami szkła przy szyjce, pociął sobie brzuch, pociął sobie klatę, pociął sobie ramiona, jej to się podoba, jemu chyba też. No co miałem zrobić? Latam po komórkę, dzwonię, melduję co i jak, jaka sytuacja, co się dzieje. Może zrobić sobie krzywdę jeszcze większą, może zrobić krzywdę komuś innemu, trzeba by przyjechać. Faktycznie panowie policjanci są dosyć szybko. Gościa już nie ma, poszło mnie do samochodu, jeździmy sobie razem po osiedlu, szukamy go. W międzyczasie dzwoni pogotowie, znaleźli gościa, jest przy alejach, już mu udzielają pomocy, biorą go i opatrują. Zajeżdżamy na miejsce, przez szybę patrzę, rozpoznaję, tak to jest ten gostek. Na co policjanci jednak mnie proszą, żebym wysiadł. Mam do gościa podejść, no bo ma się mu przedstawić, dać mu swoją wizytówkę, potwierdzić, to faktycznie od niego dzwoniłem. I wtedy dopiero jestem łaskawie zwolniony. Mogę sobie iść do domu, oczywiście w tych karteczkach, w których byłem w domu, bo nikt nie pomyślał, że można mnie odwieźć. Pada pytanie, czy to jest głupota tych dwóch policjantów, czy może jeszcze ich przełożonego, który im takie działanie kazał, czy jest to głupota systemowa, głupota proceduralna, która nakazuje takie, a nie inne działanie. Bo tak czy siak nigdy więcej pod żadnym pozorem nie podejmę interwencji. Choćby się krew lała strumieniami, nie interesuje mnie to. Nie będę ryzykował bezpieczeństwa moich bliskich, bo ten gnojek mógł przyjść i mógł się mścić. Na mnie nie, jest na niego za silny, ale na moich dzieciach tak, na mojej żonie tak. Mógł mi zniszczyć samochód, mógł mi psa kopnąć. Mógł to zrobić. I co wtedy by zrobili panowie policjanci? Co zrobiłyby kone polskie państwo, co zrobiliby ci dziennikarze, którzy mnie uczą strasznie, jak ja mam być odpowiedzialny obywatelsko. Że mam nie mieć znicz ulicy. Co oni wtedy by zrobili? Czy stanęliby w mojej obronie, czy byliby w stanie mnie ochronić? Jestem pewny, że nie byliby w stanie. I dlatego nigdy więcej nie podejmę interwencji. Choć nie wiem co. Na koniec jeszcze zabawna historia. Już po tym wszystkim dzwoni do mnie pani z pogotowia, chyba lekarka jakaś, i wydaje się, proszę pana, a co to jest ten tulipan?